Dzień dobry, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj rozszerzymy sobie badanie bioderek, czyli ważny obszar w naszym ciele, dlatego że oprócz tego, że zbadamy sobie zakres ruchu, jakość ruchu, trochę palpacji, zrobimy sobie test oporowy, test tętniczności mięśniowej i to może być bardzo fajny punkt wyjścia do waszej pracy, żeby wiedzieć, jak to ocenić, co z tym później zrobić, gdzie szukać potencjalnych problemów w chyba najważniejszym obszarze, jeśli chodzi o staw naszego ciała. Także bawcie się dobrze i miłego oglądania. Dobra, także lecimy sobie, słuchajcie, z bioderkami i dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy rozszerzali sobie troszeczkę takie standardową ocenę zakresu ruchu pod kątem ilości ruchu, jakości ruchu, ale też takiego możliwości aktywacji poszczególnych mięśni, wykorzystując testy oporowe albo no, w naszym przypadku testy nerwomięśniowe, tak? Bo możemy sobie to oczywiście rozbudować, a przy okazji powiemy się odruchem ucieczki i oczywiście manipulacją na wrzeciątko nerwomięśniowe. Sytuacja wygląda tak, że mamy te biodra, z nimi, słuchajcie, bardzo często są różne problemy i przez te napięcia w biodrach, gdzie nie ma optymalnego ruchu, ilości rotacji zewnętrznej, wewnętrznej, my po prostu przeciążamy mechanicznie swój kręgosłup lędźwiowy, często stawy kolanowe, które będą kompensowały to, że w tych biodrach tego ruchu nie ma. Jest to rzeczywiście staw, o który na pewno warto zadbać, bo przekłada się na całą masę rzeczy bezpośrednio. To już nawet nie jest taka pośrednia praca pod kątem połączeń, taśm mięśniowych, łańcuchów, tylko po prostu ten obszar wpływa na to, jak działa twój kręgosłup, a chciałbyś pewnie, żeby działał dobrze, jak działa twoje kończyny dolne. No a oczywiście pośrednio wpływa na praktycznie całe ciało. Co my tutaj możemy zrobić? Dorzucimy sobie proste elementy z protokołu palpacyjnego, więc plan jest taki, że ocenimy sobie to, jak to wygląda. Zacznijmy sobie od prostej palpacji. Chwyćcie obszary kolców drogi przedniej górnych i sprawdzimy sobie proste sprężnowanie. Czyli ja sobie naciskam lekko do dołu i sprawdzam sobie, czy jest miękko, fajnie, elastycznie. To może troszeczkę sztywnie po stronie prawej, ale naprawdę nie jest duża różnica i możemy to zrobić w różnych wektorach, czyli w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej, czołowej, poszukamy sobie, więc można zrobić to bardzo mechanicznie, typu góra-dół, typu bok-bok, tu trochę więcej, mniej elastyczności, ale to naprawdę są bardzo subtelne zmiany i oczywiście też przód-tył. Czyli pchamy sobie w tą, w tą, w tą, ale możemy to rozbudować pod kątem takich 360 stopni. Więc pchacie w tą stronę, potem lekko idziemy do boku, potem wiesz, lekko do tyłu i tak i wiecie, rozbudowujemy sobie to w zależności od potrzeb. Możemy zacząć sobie od trzech wektorów, a później sobie to rozbudować na więcej, żeby wyłapać jakieś subtelne zmiany w obszarze samej ruchomości miednicy. To oczywiście badamy, a to jest wiele tkanek, bo to jest ruchomość, elastyczność całej miednicy. Na co przekłada się staw biodrowy, na co przekłada się spojenie łonowe, na co przekłada się stawy krzyżobiodrowe, na co przekłada się połączenie krzyżowo-lędźwiowe, więc tutaj badamy sobie tego dużo. Nie jest to, jak widzicie, jakieś bardzo precyzyjne badanie, ale już nam może pokazać różnicę między jedną a drugą stroną i u niektórych osób naprawdę jest ją bardzo wyraźną. No i słuchajcie, idziemy sobie dalej i teraz sytuacja jest taka, że będziemy sobie sprawdzali ilość ruchu, jakość ruchu i możliwości aktywacji poszczególnych mięśni w końcowych zakresach. Więc przykładowo biorę sobie takie bioderko i sobie sprawdzam, ile mam ruchu rotacji zewnętrznej i czy on jest miękki, elastyczny. Fajnie było powyżej 45 stopni, byłoby super. Tu nawet widzimy, że tego ruchu jest więcej. Jak jest więcej, to też jest ok. Druga strona. Też fajnie byłoby było powyżej 45 stopni. Tu jest lekki opór końcowy, więc widzimy, że spodziewam się troszeczkę innej jakości ruchu na samym końcu. To jest bolesne? Nie. A, super. Znaczy właśnie nie mogę więcej, bo już będziesz kompensował to z poziomu miednicy, no nie? Więc już kręgosłup będzie uciekał do skłonu bocznego. Więc jakby luźno. To jest same bioderko, koniec. I teraz tak, to co możemy zrobić, to iść sobie do maksymalnego ruchu. Proszę utrzymać tę pozycję. Zobaczyć sobie, czy pacjent jest w stanie utrzymać tę pozycję. Jeżeli tak, to wtedy ja będę chciał z tej rotacji zewnętrznej, którą teraz widzicie, czy jest trudna dla ciebie? Z tej rotacji zewnętrznej, pójść do pozycji neutralnej i rotacji wewnętrznej. Utrzymaj, nie pozwól mi. Nie pozwól.
Zapytałem się, czy to jest trudne. Okazało się, że nie, bo już zaczęcie u mnie lekkie trzęsienie. Lekkie trzęsienie tej nogi znaczy, że utrzymanie tego nie jest wcale proste. Także już tutaj pojawia się. Trzymaj. Coś tam się tak trochę utrzymać. Chwilę tak, ale. No, tak, jesteś w stanie zaadaptować się do tego, ale tak czy inaczej, ja stawiam opór bardzo lekki. Pamiętacie tutaj takie opcje, że lekko. Trzymaj pozycję. Obciążam lekko, trochę mocniej. No to jest bioder, spodziewam się trochę więcej mocy tutaj, no nie? Spodziewam się trochę więcej mocy. Idziemy, słuchajcie, teraz do rotacji wewnętrznej. Ok, i znowu podana pozycja. Utrzyma taką pozycję, znaczy podana sytuacja. Monika utrzymuje tą pozycję i teraz ja idę sobie do rotacji zewnętrznej. Trzymaj, tu jest jeszcze więcej tego gibania się na boki, więc widzimy, że nie jest to łatwa pozycja i sytuacja jest taka, że zakres ruchu perfekto, jakość ruchu to może mi się do czegoś lekko przyczepić, możliwość aktywacji, no tutaj akurat mamy co robić. I to jest najważniejsze ruchy rotacyjne piwnicy, ale oczywiście możemy zrobić więcej, tak? Przykładowo idziemy sobie na przykład do luźno-luźno, puść nogę całkowicie do zgięcia. Sprawdzimy sobie, ile tego zgięcia jest, czy nie ma jakiegoś bólu podczas tego zgięcia. Często ludzie zgłaszają jakieś objawy, że coś się w pachwinie dzieje, jakiś taki ostry ból właśnie gdzieś głęboko w stawie biodrowym, ale tu widzimy, że jest też miękko, elastycznie, fajnie, praktycznie uda się przykleiło do klatki piersiowej. Widzimy, że fajny zakres ruchu, utrzymaj taką pozycję i to, co ja robię, to z tej pozycji idę do wyprostu. Trzymaj. No widzimy, że to nie jest trzymanie pozwól, że to nie jest problem. Początkowo Monice jest jakby ciężko trzymać tę pozycję, ale później trzymaj, stawia to dobry opór. Mogę zrobić sobie odruch ucieczki, fajnie mówiąc coś ostrego, paznokieć. Może być, pewnie pinem byłoby zrobić to lepiej. Utrzymanie pozwól i noga nam puszcza fajnie. Fajnie odpuszcza w ramach odruchu ucieczki. We wcześniejszym materiale mówiliśmy o odruchu ucieczki. Zobaczcie sobie po tytułach, znajdźcie. Będzie to fajne rozmaicenie waszej diagnostyki. Co my tak naprawdę testujemy w pozycji, kiedy mamy duże zgięcie w biodrze? No głównie głębokie zginacze biodrowo-lędziowe, ale nie tylko, pewnie te zginacze typu prosty, uda, tutaj oczywiście krawiecki zapewne też, szczególnie jeżeli jesteśmy w pozycji zgięcia i odwiedzenia, tak? No to tutaj będzie nam pracował i lędziowy, będzie nam pracował i krawiecki, będzie nam pracował też biodrowy, prosty uda częściowo zapewne też. I widzimy, że tutaj jest ok. Porównalibyśmy to oczywiście z drugą nogą, bo może być tak, że problem jest tylko jednostronny, a może tak problem jest obustronny. I teraz informacja dla was. Jeżeli problem będzie jednostronny, to my często będziemy szukali w okolicy danej jednej nogi, będziemy szukali w stawach, więzadłach, mięśniach, które dotyczą tej nogi, czyli szukamy gdzieś w tym obszarze, załóżmy, to nie jest 100% racji, to nie jest zawsze, ale częściej. Natomiast jeżeli mamy problem obustronny, to my szukamy tak zwanego wspólnego mianownika. Czyli jakbyście mieli problemy bardzo podobne po obu stronach, to będziemy szukali, ok, może temat jamy brzusznej, może problem kręgosłupa, jeśli chodzi o temat unerwienia, ukrwienia, może naczyń, tak, bo jeśli chodzi o system naczyniowy, to jest to jedno naczynie, w tym przypadku, czy to mówimy o tętnicy, czy żyle głównej dolnej, czy o aorcie, to później one się rozgałęziają. Więc ten problem może gdzieś jest wyżej i tak naprawdę jest gorsze odżywienie tych tkanek. Stąd problemy właśnie obu stronne. To jest temat też jamy brzusznej, problemów narządowych. Narządy są bardzo często, czy one zawsze są skorelowane z jakimś obszarem, ale ich temat, ich problem bardzo często daje objawy niekoniecznie tylko wyłącznie trzewne, ale też napięciowo-bólowe na obwodzie. I na przykład jakbyśmy mieli problem związany z takim, powiedzmy, prostym uda, na przykład to mielibyśmy w kategoriach może obszycie cienkiego. Jak tutaj mamy temat rotatorów, na przykład zewnętrznych, to możemy pomyśleć w kategoriach jakichś tematów uroginekologicznych, tak? Co tam się dzieje w miednicy mniejszej. Więc tych możliwości jest bardzo dużo. Praktycznie każde narządy w jamie brzusznej będą związane z jakimś obszarem, z jakimś strefą referencyjną, z jakimś obszarem mięśniowo-powięziowym. Więc moglibyśmy porównać sobie, bo to też często daje informacje, z czym warto pracować. Czy zawężamy swoje poszukiwania na początku do jednej nogi, czy zawężamy swoje poszukiwania
do wspólnego mianownika typu jam brzuszna, kręgosłup lędźwiowy, obszar miednicy. Tak to by wyglądało. Tu możemy sobie też zrobić drugą stronę. Docelowo pewnie fajnie byłoby, jakbym przeszedł sobie na drugą stronę stołu, ale żeby mam nie zasłaniać, to zobaczymy sobie z tej strony. Trzymanie pozwól. Luźno, luźno. A weź na chwilkę luźno. Sorry, moja zła komenda. Zacznijmy sobie od rotacji zewnętrznej. Tu widzimy, że jest znowu fajna, duża ilość ruchu. Utrzymaj taką pozycję. Utrzymaj. Nie pozwól zrotować. O, tutaj rotatory zewnętrzne widzimy, bardzo podobna sytuacja. Monika jest w stanie utrzymać tę pozycję, więc to też jest coś, dlatego że będą takie sytuacje, że pacjent będzie, pomimo tego, że on chce tę pozycję końcowo utrzymać, to ta noga będzie odjeżdżała do rotacji wewnętrznej. On w ogóle sam nie jest w stanie utrzymać ciężaru tej nogi. Oczywiście w samej pozycji można pokombinować, zrobić sobie to w pozycji siedzenia, kiedy siła grawitacji trochę przeszkadza, może jakimś obciążeniem zewnętrznym trzymaj, ale tutaj w testach widzimy, że lekki opór i ten staw biodrowy nam wymięka. Rotacja znowu. Trzymaj. Wewnętrzna. Nie pozwól. O, ale tutaj nam działa. Trzymaj, nie pozwól. Obciążamy lepiej. Robię sobie odruch ucieczki. Trzymaj, nie pozwól. Lepiej. Lepiej działa ta noga pod kątem rotacji wewnętrznej. Pytanie teraz, które struktury, jak musimy zrobić manipulację na wrzeczonka, to które struktury wykonują rotację wewnętrzną? No jest to między innymi mięsień pośladkowy średni, jest to obszar naprężenia pewnie szerokiej, więc jest kilka struktur, które będzie ten ruch wykonywało, więc można byłoby sprawdzić, na przykład jak tutaj nie działa, no to co? Więc rotacja zewnętrzna może być związana z jakimś wspólnym mianownikiem, na przykład obszar miednicy, ale wewnętrzna po jednej stronie jest, po drugiej nie. Ten ruch rotacji wewnętrznej, zewnętrznej można to zobaczyć w innej pozycji ułożenia stawu, na przykład w leżeniu na brzuchu, kiedy pacjent ocenia sobie tą rotację, ale nie w zgięciu, tylko w wyproście. Możemy sobie to za chwilkę też jeszcze zrobić. I tu pójdziemy sobie do zgięcia, dużego zgięcia. Utrzymaj, nie pozwól. Trzymaj, 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 trzymaj. Działa. Też odruch ucieczki. Trzymaj, nie pozwól. Puszcza nam fajnie. Jeśli chodzi o obszar głębokich zginaczy, to lepiej sprawdza się odruch ucieczki niż manipulacja na wrzeczonka, dlatego że po prostu te tkanki są bardzo głęboko. Ciężko zrobić manipulację na mięsie lędźwiowym i na biodrowym, bo mamy średni do nich dostęp. Dobra, połóż się na brzuchu jeszcze na chwilkę. Więc sytuacja jest taka, że możemy sobie to rozbudować jeszcze oczywiście o ruch wyprostu. Tak? My często zapominamy o tym ruchu wyprostu, a on jest jednak dość istotny w poruszaniu się. Przy okazji możemy sprawdzić sobie przy tym ruchu, jak pracuje mięsień pośladkowy wielki, główny prostownik, grupa kurczowo-ogólniowa. I teraz plan jest taki, że możemy sobie sprawdzić po pierwsze ten ruch luźno, ile tego ruchu mamy. Tylko wiecie, sytuacja jest taka, że dużo osób ten ruch jakby unosi. Powyżej 200 stopni to nie jest ruch już z wyprostu biodra, tylko to jest ruch z poziomu kręgosłupa lędźwiowego. Rozluźnij się, zobaczcie sobie, luźno, luźno. Stabilizuj miednicę, puść nóżkę, to jest biodro, a później, znaczy to już są lędźwie. My tak naprawdę jak będziemy robili sobie, widzimy, że ten ilość tego ruchu jest ok. To, co możemy zobaczyć jeszcze, puść nogę całkowicie, to jest aktywacja pośladów choćby. I jak będziecie robili to, to nie unosi tej nogi nie wiadomo jak wysoko, no bo to zobaczcie, co się dzieje z miednicą, co się dzieje z kręgosłupem lędźwiowym, puść nogę, tylko ustawcie sobie tą nogę w pozycji wyprostu, albo proszę pacjenta, żeby unieść nogę do góry, unieść nogę do góry. Nie, no bez przesady. Jak widzicie, w ten sposób, tak jak tutaj macie w tym materiale, można rozbudować ocenę każdego stawu. Ilość, jakość, palpacja, opór, te sterowo-mięśniowe. I teraz tak, jak chcielibyście nauczyć się każdy staw tak oceniać, plus oczywiście rozbudować to olbrzymią ilość narzędzi diagnostycznych, to widzimy się na kursie Norskiej Terapii. Jak chcielibyście umieć z tym stawem każdym pracować pod kątem terapii manualnej, terapii manualnej tkanek miękkich, to widzimy się na kursie masażu tkanek miękkich. I te kursy się bardzo fajnie integrują. Na naszej stronie zobaczcie sobie, który jest dla Was, od którego warto zacząć. I do zobaczenia na sali szkoleniowej. Trzymajcie się. Tak wysoko, żeby pracować tylko biodrem, a nie z poziomu kręgosłupa, czyli około 20 stopni. Luźno chwilkę, zanieś sobie nogę w kolanie, unieśmy do góry, starczy, utrzymaj tego pozycję. I to, co teraz ja robię, to obciążam znowu test nerwomięśniowy, oporowy test, trzymanie pozwól. Zobaczcie, i to jest lekki bodziec, trudno Monice to utrzymać, tym bardziej, że jak ona trzymała tylko i wyłącznie, zobaczcie, chwilę samą nogę, już ona drży, już jej ciężko jest to zrobić, a nie powinna być, to jest wielka grupa mięśniowa, z jakiegoś powodu, trzymaj,
nie pozwól. I tu, znaczy już Monika trochę kompensuje, rozwinij stopę, puść stopę. Będzie jeszcze trudniej. Często, puść na chwilę nogę, my będziemy kompensowali z poziomu stopy wszystkie braki, które dzieją się w obszarze stawu skokowego, kolana, biodra, to ta stopa nieszczęsna będzie często właśnie kompensowała to napięciowo, ona ma duże możliwości kompensacyjne i później się okazuje, że mamy jakieś takie tematy, wiecie, haluksowo, jakieś sztywne stopy, jakieś palce młoteczkowate. Zero chmość w tej stopie jest, bo ona po prostu cały czas kompensuje, to, że my wrzucamy jeszcze ją w niewygodne obuwie, to wcale nie ułatwia sprawy. Do góry, hop, utrzymamy taką pozycję, lekki opór, lekki bodziec i jest to trudne do wykonania, a druga noga, zobaczmy sobie, znowu, puść nogę na chwilkę, ja sobie zobaczę, wiesz, puść nogę całkowicie, puść. Ok, znowu, wiecie, ilość ruchu jest, bo głupio jest, wiecie, robić test nerwomięśniowy w sytuacji, kiedy ktoś nie ma tego ruchu po prostu, bo już ma tak duże zmiany zwyrodnieniowe, że jest to po prostu niemożliwe, więc wiadomo, że no, nie robimy sobie testu nerwomięśniowych, no bo jak tu musimy ustawić, to mówię, w skróceniu częściowo. Można trochę pomodyfikować. To jest też metoda dla osób kreatywnych. Trzymaj. Nie pozwól. Troszeczkę więcej oporu typu w tej nodze. Trochę łatwiej utrzymać, ale to jednak nie jest to, czego się spodziewamy. Można to oczywiście rozbudować na testy dla grupy kurczowo-ogólniowej, ale to już było na naszym materiale YouTube'owym robione przez tutaj naszego nietowego instruktora na kanale to znajdziecie, więc można to rozbudować o naprawdę jeszcze sporo rzeczy. Połóż się na plecki. Czyli tak jak widzicie, u Moniki temat jest taki, że moglibyśmy poszukać raczej w obszarze tułowia, bo mamy tematy obustronne. Jednostronny temat to jest tylko i wyłącznie rotacja wewnętrzna po stronie lewej, ale jeśli chodzi o wyprost, jeśli chodzi o rotory zewnętrzne, fajnie było poszukać, co się dzieje na obszarze miednica, spojonowe, stawy szkodrowe, narządy w miednicy, może ma brzuszna, także troszeczkę zabawy nas czeka. Można wszystko to zrobić, korzystając sobie z prostych narzędzi, choćby bramki blowej, testy lokalizacji. Większość osób tutaj, która nas śledzi, która ma kurs online'owy, która widziała się z nami na NIT-cie, która nawet była na MTG-u, bo jakieś takie bardzo lekkie zajawki tam prowadzamy, dobrze o tym wie, także spokojnie byłaby w stanie już coś ciekawego tutaj zrobić, bo nie jest tak, że jak ktoś ma, wiecie, zakres ruchu i ta jakość ruchu też jest niezła, to jest rewelacja. To jest troszeczkę za mało, bo tak większość osób, która po prostu jest mobilna, nie miałaby tematów żadnych problemów, a się okazuje, że fajnie, że mają, przynajmniej jakby jedna część jest zaopiekowana, ale chodzi jeszcze troszeczkę o aktywację mięśniową, więc można sobie to mocno rozbudować. Dzięki za uwagę. I teraz słuchajcie pytanie do Was na sam koniec. Czy mieliście taką sytuację w Waszych pacjentach, że ocenia się sobie ilość ruchu i było perfekto? Jakość ruchu też nie było się do czego za bardzo przyczepić, ale robiliście sobie test oporowy, test nerwomięśniowy i się okazało, że to był punkt w dziesiątkę. Dzięki temu znaleźliście sobie, jakimi obszarami układ nerwowy nie chce zarządzać, zrobiliście świetną robotę i tak naprawdę pacjent, który przyszedł z bólem, jakimś problemem funkcjonalnym, nie miał tego tematu. Czekam na Wasze historie w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.